Witam, Barbara Berecka, Stowarzyszenie Iskra 2015. Jesteśmy właśnie po rozprawie w sprawie zażalenia na postanowienie prokuratury. Takie dobre wieści, ponieważ zażalenie zostało uwzględnione i to jest ogromny plus, ale we mnie pozostał taki niesmak i on jest, myślę, że bardzo ważny co do kolejnych postępowań, ponieważ z jednej strony to, co jako stowarzyszenie przy próbie przystąpienia zgłosiliśmy do sądu, to w zasadzie zostało uwzględnione, że prokuratura nie powinna się bawić sprawami, że powinna zbierać dowody, a nie tak podchodzić na takiej zasadzie, że żeby zbyć ludzi nawet w bardzo poważnych sprawach, ale pozostał we mnie taki niesmak, jeżeli chodzi o mnie jako osobę, która reprezentuje stowarzyszenia, która jest za tym, żeby ludzie sobie nawzajem pomagali, że sędzia stwierdził, że w tego typu sprawach zażaleniowych to stowarzyszenie nie mają prawa uczestniczyć w postępowaniach. No ja się absolutnie nie zgadzam z panem sędzią, dlatego że w artykule 90 Kodeksu Postępowania Karnego nie ma wyłączenia żadnej sprawy. No bo takie w pewnym momencie były wyjaśnienia, bo to nie jest sprawa sądowa. No to co to było? No postępowanie przed sądem, krótkie, zażaleniowe, ale jednak postępowanie przed sądem. Mówię o tym, ponieważ jest to bardzo istotne dla kolejnych spraw, bo jak doskonale państwo wiecie, bardzo często prokuratury nie podejmują czynności, gdzie się zgłasza uzasadnione podejrzenie przestępstwa. I tutaj bardzo niedobrze będzie, jak sobie stworzą taką linię orzeczniczą, mimo braku, tak jak mówię, wskazania jakichkolwiek spraw, gdzie stowarzyszenie mogłoby nie uczestniczyć, żeby pozbawiać ludzi wsparcia społecznego. Także tutaj z jednej strony to główne orzeczenie bardzo dobre, bo postanowienie prokuratury uchylone i nasze postulaty jako stowarzyszenia w zasadzie zostały również spełnione, ale niesmak pozostaje, że tutaj stowarzyszenie nie zostało dopuszczone, że pan sędzia jeszcze tam sobie wymyślił, że są jakieś błędy formalne, że powinny być jakieś uchwały zarządu. No nie ma tego w statucie, robimy wiele przystąpień stowarzyszeń i to jest pierwszy przypadek, kiedy po prostu sędzia no wymyśla takie kwestie, że tam jakieś błędy, no my jesteśmy organizacją społeczną, pomagamy sobie nawzajem i nas nawet nie stać na to, żeby przy przystąpieniu do każdej sprawy biegać za sobą, żeby podejmować uchwały zarządu. No te osoby, które mają prawo reprezentować stowarzyszenie, podejmują decyzję o przystąpieniu do sprawy i reprezentują stowarzyszenie i to już w kilkudziesięciu sprawach nigdy nie było z tym problemu. Także to taka uwaga z jednej strony wygrana, ale z drugiej strony taki niedosyt, ponieważ to może mieć wpływ na dalsze działania tak stowarzyszenia, jak i sytuacje poszczególnych osób, które upominają się o to, żeby prokuratorzy jednak zajęli się sprawami, które zgłaszają. W zasadzie dziękuję.